Siemanko, pora na trzeci odcinek z Nordi. Jeżeli oglądaliście drugi odcinek, to wiecie, że zdobyliśmy zdolność przeprawy przez śnieg. Niebieski smok wspominał, że granica lodu znajduje się na zachód od Nordi. To powinien być mój najbliższy cel. I teraz możemy udać się na granicę lodu. W ogóle ja wyszedłem z miasta od południa. Ale zobaczymy się, co stanie, jak pójdziemy przez północ. Pewnie wyjdziemy przez miasto, ale tam od góry. Czyli to samo, tak jakby. Ale chciałem tylko sprawdzić, co by się stało. Tak, coś takiego. I teraz możemy udać się do Białego Lasu, do Śnieżno-Złotych Gór, albo na granicę lodu. Więc nasze możliwości są teraz bardzo olbrzymie. Jeżeli pójdziemy tutaj, to zapewne będziemy mogli się udać do Azarat. O kurde, jaka gigantyczna lokacja. Ja tylko sprawdzę wszystkie te miejscówki po kolei, bo jeszcze nie wiem, gdzie się najlepiej udać. A najlepiej to chciałem się udać po jakiegoś bossa. Tutaj mamy Biały Las początek. Więc teraz fabuła stała się bardzo nieliniowa, jeżeli chodzi o możliwości, bo wcześniej mieliśmy tylko jedną drogę główną, pokonać tego niebieskiego smoka. Inaczej by się fabuły nie dało ruszyć do przodu. Dobra, my nie chcemy przechodzić od razu fabuły. Chcemy wykorzystać wszystkie możliwości. Dobra, widzicie, trochę tej energii straciłem chodząc tutaj. Ale chcemy się udać do Azarat. Prawdopodobnie. Chociaż też nie chcemy mieć tyle questów wynalazł rozpoczętych. Żbik górski. Zobaczmy sobie tego potworka manualnie. Ja tu mam potężny ekwipunek założony, więc nic na nie zrobi. A. Mogę go dobić z HP ataku, ale zobaczmy, ile on nam zada. Chybił na dodatek. Mało. Widzę, że to były dobre potworki do ekspienia. Zbigi górskie, bo biją one... A, mają szczęścia też. Biją bez atrybutu, nie biją za dużo, tylko że ja mam oczywiście założony taki... A, no nie, nie! Wbiłem lewe, zapomniałem, że ja specjalnie zostawiłem 100 punktów, żeby było pokazane, jak wbijam level. A to nie tak miało być. Dobra, debilem się okazałem. Na razie to zostawimy. Żeby tak jakby było nieoficjalnie, że mamy 67 poziom, chociaż że mamy 68, wiecie o co chodzi. O, tu są kryształy północy. Dobra, pozbieramy je. Oczywiście użyjemy sobie miksturkę szybkości. Jeszcze warto? Raczej warto. A, bo może mikstura przyspieszania. Tylko, że... Nie, nagram ten jeden odcinek dzisiaj i kolejny będzie dopiero jutro, więc może na jutrzejszym użyjemy tej dłuższej mikstury. Zaznaczyliśmy to na mapie? Ale to nie, to tego pewnie nie ma pokazanego. Chyba, że gdzieś indziej. Ale zdobyliśmy jeden kryształ. Musimy jeszcze znaleźć 19. Tutaj widzę, że jakieś przejście jest gdzieś. O, tu jest drugi kryształ. Drugi zebraliśmy. W ogóle tych kryształów można nie zauważyć przypadkiem. Tu jest trzeci, widzę. Tylko, że tam musimy się dostać od innej strony. Od której? Od tej? My jesteśmy gdzieś tutaj, tak? Tak, tu jest ten kamień. No zobaczymy jeszcze.
Ale zapowiada się bardzo dużo chodzenia, więc niestety, ale... I tak dobrze, że miksturkę przyspieszenia włączyłem, bo to by było jeszcze dłużej. Dłuższe by to było. Tutaj chyba nic nie ma. A zobaczmy jeszcze tu na dole, bo może tu być coś ukryte. Jeśli chodzi o kryształy. Razem żbika przypadkiem. Chyba go zabijemy, to. O, jest kryształ. Dobrze, że sprawdziliśmy. Trzy już mamy. Idziemy dalej. Z wampirysem to teraz nie jest zbyt... Bo teraz szukamy kryształów. Tu mamy wejście do jakiejś jaskini. Ale zanim tu wejdziemy, przeszukajmy jeszcze tam u góry. A, w ogóle ktoś mówił, że muzyka jest trochę za cicho, więc dajmy na 15. W ogóle spróbuję też trochę mówić głośniej i wyraźniej. Może teraz będzie nieco lepiej. A, i z tego co tu widzę, to tutaj chyba nie ma przejścia, co? Tu jest jakiś most, ale... Na ten most stąd się chyba nie dostaniemy. Więc tak, musimy teraz wejść do tej jaskini. Dobrze, że to nie jest aż tak zbudowane, że można się pogubić. I dobrze, że nie ma tutaj ukrytych tych kryształów. Chyba, bo kto wie. Gdyby za jakimś drzewem jakiś kryształ ukryty. Lodowe golemy. A walimy takie golemka sobie. Wow! Co to za tanki? Jeszcze z buławy. W sumie... Mobilkę sobie nałożył, bydlak. My sobie damy bryzę. Ale tych bydlaków to wiemy, żeby nie bić może lepiej. Chyba, że duża ekspa za nie jest. Sprawdzimy to. $394. Dyza, żbiki... taka przepaść. Żbiki mieliśmy na 2 strzępy. Co my tutaj mamy? Tutaj będzie jakaś zagadka na pewno. O! Co to za monstrum? Lodowe ostrza. No nie, no, to już mnie zaatakowało. Ja nawet nie zdążyłem profilu zmienić. Dobra, w tym profilu nie będziemy walczyć, bo to jest taki na hybrydę. Raczej nie mamy szans. A lodowe... A, jeszcze też zdolności nie są. Nie, zdolności jeszcze ujdą. Ale spróbujmy, może damy radę jakimś tam cudem. Może nie. Uścisk siwy. Drenaż. Chyba wybiję. O. A ja sobie dam mu HP atak może. Zobaczymy, ile uwalniamy. O, jaki kryt ładny. Nie, chyba nie dobiję. Chyba, że uściskiem, to jest dobił. Damy sobie nówkę. To co nam szkodzi? Aż tak nie idzie. Damy sobie regenkę. No i oczywiście trzeba się uleczyć.
Zaraz minie spowolnienie, można drenaż walnąć. Strasznie drogie jest w ogóle teraz drenaż po zmianach. Ale ma wyższą celność. Na maksymalnej gwiazdce oczywiście. Powiem wam, że aż tak źle nie idzie. Myślałem, że to będzie trudniej. Tak, tam spowolnienie jest. Jeszcze jest. To może walny. Tak, to nałożyłbym sobie mobilkę i... Nie nawalał atakami, bo mamy regenerację i to byłby idealny moment, no ale to spowolnienie nieszczęsne. Dobra, zaraz nam minie, mogę walnąć. Kapta atak. I tu ryzykujemy w sumie. Bo jakby nam stuknął jakiś mocniejszy hit, to by było po nas. Damy sobie słonkę. I powiem wam, że nawet tak źle nie idzie. Myślę, że będzie gorzej. Tutaj się leczmy. Zaraz minie krwawienie, ale o, mam pewne czasy w ogóle. Ale my mamy chyba nie aż tak mało szczęścia. Różna dotyka stalny miecz tam co nieco nas leczy z każdym zadanym przez nas atakiem. A można dać im leczonko 3. No ładnie, tiki kryt. A, może pokażę wam jaki profil mam, bo ta walka się stała tak z zaskoczenia. Statystyki są takie, nic tu nie zmieniałem. Uzbrojenie jest takie. Mam tu 222 defy. Zdolności takie, chociaż to było widać w walce. Natomiast chemiki takie. Na defa fizycznego, magicznego i 2 na speeda. I to jest dobry kombos. Nasza walka powoli się zbliża do końca, ale tutaj się leczmy lepiej. Nie chcemy ryzykować tak na sam koniec. Damy sobie jeszcze regenkę najpierw. Mam jeszcze odnówkę 2 w razie czego. Leczeń już chyba nie mamy. Myślę, że to dobra pora na HP atak. I jako, że zbliżamy się do końca, to możemy nawalać pewnymi ciosami. Tylko po to, żeby nie ryzykować chybieniem. Tak, pewny cios. Tak, drugi. Raczej nas nie dobije, ale uleczmy się może do bezpieczeństwa. Teraz jedną, które walniemy.
O, nie było chybienia. Zaraz zabijemy pewnym ciosem. I wygraliśmy. Zobaczmy, co tu mamy. Lustrzane itemki. Na 72 poziom, ale to są nieunikaty. Zabił? A on już zabił. Cóż tu mamy za przyciski? Sprawdzimy, tylko rozejrzę się tu jeszcze. To jest kolejny przycisk. To jest jakieś... A, te bydlaki mnie zaatakowały. Mi się nie chce z nimi walczyć. Nie wiem, czy na autowalce zabiję, bo pominę wam. Dobra, już. Dziwne, że tu nie ma przejścia ani nic. Zobaczmy ten kamień, ten pierwszy. Znaczy się przycisk. Ten bydlak zablokował nam drogę. To można zrobić na dwa sposoby. Albo F5 strony. Coś takiego. Albo można wyłączyć widoczne potwory. Podejść obok stworka. Później jedno pole. I powoli, powoli włączyć powrotem. Albo jeszcze można wyjść do panelu i wrócić. Jest trzy sposoby właściwie. Mogę przejść dalej. Muszę jakoś zachować wciśnięty przycisk. Czyli zapewne tutaj musimy ten kamień postawić. Już były podobne zagadki tego typu. No to zobaczmy, co ten przycisk robi. A, ten przycisk zapewne kamień resetuje. Kamień, co? Tylko, że... Pójdziemy od tej strony. To nie tu, ale pójdziemy tak. Dobra, zablokowałem przypadkiem. A to... Ale powinno się udać. Rozumiem to tak. Tak. Żeby sobie nie zablokować przypadkiem. Teraz do góry. Teraz na ukłos będzie. Na pewno? Raczej ta. A, albo i nie. Dobra, zepsułem. A stąd by się dało? Nie, stąd by też się nie dało. Czyli on musi być... Musi być gdzieś tutaj zapewne. I chwilka, bo stąd to mnie zablokuje. Tędy by się dało.
Nie, to raczej da się go przepchać. Albo i nie. A stąd? Stąd chyba by się nie dało, nie wiem. Nie? Jak to nie? Czyli stąd też by się nie dało. Tak, wygląda tutaj to, że nie całkowicie zablokowany. Tutaj. Może tu? Nie, tutaj też się nie da. Zablokowałem go już. Teraz to całkowicie. A zaraz, czy tutaj? Czy tu się go nie da przepchać przypadkiem? No, tutaj się go dało, bo tutaj nie było nawet sposobu, żeby coś z nim zrobić. Więc pójdziemy teraz tu, na sam dół. I dobra, i teraz to, żeby go nie zepsuć. No to zapewne tu widzimy tylko jedną drogę, taką bardziej wykonalną. Czyli raczej tędy. Tędy. O nie. Nie da się tędy. To nie. A dało się. Tędy. O, idealnie. Tu się udało zrobić. Mamy teraz dostęp do sali 2, ale czy przypadkiem czegoś tutaj jeszcze nie ma? Śnieżno Złote Góry tutaj, inne przejście. Może tutaj wejdźmy. Bo tutaj pewnie będzie, o jasny, jest kryształ. Już mamy 4. Więc nad... O, tu jest przejście. Nie zauważył prawie. No, czy my jesteśmy... Piżmowły tutaj są. Tutaj widzę kryształ kolejny. Na dole. Ale czemu oni to takie gigantyczne zrobili? No. To jakiś żart chyba. O, w ogóle to jest lokacja bójkowa, może jakoś. Nie, no piżmo wody. Dwa na raz się rzuciły. A, chyba zabilibyśmy.
chyba zabilibyśmy je. Mamy kolejny kryształ. I tu jest droga kolejna. I tu jest kryształ. Ale masakra to jest takie wielkie, że na pewno z parę kryształów przegapimy, albo będzie tak, że już tu mamy kryształy i jednego nie możemy znaleźć. Też możliwe. O, tu jest kryształ. Dobrze. Tu chyba już nie ma. Musimy wszędzie sprawdzić. Jednego to zabijemy. Chociaż one wydają się spoko jak z powiskiem. O, tu jest kryształ. Jak się tu dostać? Nie tędy. Nie, to nie od tej strony raczej. Od drugiej strony spróbujmy. W sensie od tej. O tak, ten się uda. Przy okazji zobaczmy tu. Nie. Osiem. I tu chyba wszystko. Tu chyba wszystko. Ja na pewno się jeszcze zobaczę. Tak, tutaj wszystko. Możemy wejść do sali 2. Ten bydlak mi blokuje drogę. Nie, więc tak czy siak i tak bym wbił level, bo bym w te bydlaki wlazł. No, tu jakiś inny kolor przycisku. Ten pewnie resetuje. Nie, ten otwiera to. Zobaczmy chwilkę, bo tu jest przycisk magnetyczny. Dobra, czyli ten resetuje. Nawlazłem to przypadkiem. Można chyba ten tak zrobić. Tylko ten bydlak. On mi stąd. Dobra, teraz tu jest, nawet nie musiałem sztuczkę. Tylko też problem, bo on będzie na tym, bo wtedy przesuniemy i też go stukniemy. Zaraz, czy da się tędy? No nie, tędy się nie da, zepsułem. Myślałem, że tutaj wejdę i stąd go przepcham, ale się nie dało tak. To jeszcze raz. Czyli... O, jeszcze zablokował nam. No i udało
właśnie. Nie, nie, czy te dwóch rozwalone są mocne. No to nawet techa. Właśnie co jest najlepsze lub najgorsze, też ja mam buławę nabitą na maksa. I one mi tyle nawalają. A bije tyle co nic. Uff, chybił. Ten też chybił, więc to farta miał niezłego. Może dobiję go skryta. Tak. Dobra, więc tego zabiję. Na auto. Weźmy na ten przeciw, zobaczmy co on odblokuje. To. Tylko, że... Musimy postawić sobie oczywiście kamyk. Tutaj jest jakaś dźwignia. A, tędy nie zejdę w ogóle. Tu nam zablokował drogę. Zobaczmy, co ta dźwignia w ogóle robi. Przełączyć dźwignię. Ta dźwignia zmienia. Zagadka. Ale w ogóle wejdźmy na to. Zobaczmy, co ten przycisk robi. A to jakby była droga powrotna, no ale... Chodźmy tu. Co? To? No nie, no, no, no. Jak ja tego nienawidzę. Nie! Ja się żałuję, jak chciałem sobie brysę dać. A tu samo, z samego siebie zrobiłem. Kuźwa. Czemu? Obstawiam, że tu nie mam szans, chociaż może... Dobra, udało się wygrać. Dałem przyrzekanie na drugiego i tego pierwszego biłem wtedy. No ale i tak lepiej zmienię sobie hełm chociaż, żeby mieć łatwiej. Więcej defa będzie. I speeda też. Dobra, my się zabierzmy za ten kamyk. Zaraz, chyba coś tu widziałem, co tu się zmieniło. Czekajcie, bo tu... Idźcie. Gdzie jest to? Ten kryształ blokujący drogę. Jak przełączymy dźwignię, to ten kryształ znika. Czyli przełączmy sobie. Na ukos.
się tutaj. Nie, nie tak. Ale, ale. Nie da się. Tylko zaraz, po co on tutaj to zrobić? Albo inaczej. Czy to miało jakieś znaczenie? Nie, bo na razie nie musimy się cofać. To chyba nie ma znaczenia, ale nie wiem. Tędy? Czy nie tędy? Dobra. Chyba tędy już. Od tej strony. Tu musimy poczekać, aż nam odblokują drogę. Ja by się walczył z golemami. Okej, teraz damy radę. Nie wiem, czemu jak odświeżam, to mi wywala muzykę całkowicie. Na operze. No chromy chyba tak nie miałem. Jakiś błąd. Aha, kolejny przycisk. A jego nie użyjemy. Chyba musimy przełączyć dźwignię. Tylko że... No, to jest jakaś kolejna zagadka. I tu są kolce. Nie mam pomysłu, lepiej stąd pójdę. I sprawdzimy sobie tutaj. Zobaczmy, co ten przycisk odblokuje. Co? Nagrywane, oczywiście. Zróbmy to tak. I chyba wszystko już jest odblokowane. Ale z
Spróbujmy jeszcze zrobić tę zagadkę. Weźmy na zielony. On to nie resetuje. Jak się domyślam, to musimy sprowadzić czarny przycisk na czerwony, na czerwony kamień na czerwony przycisk i żółty kamień na żółty przycisk. Więc to zrobimy w taki oto sposób. Wydaje się, że... Chociaż zaraz, czy to można na ukos? A nie, 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 inaczej to zrobimy. Pach, pach. To zrobiliśmy. I teraz żółty. No i udało się. Zobaczmy, gdzie teraz możemy pójść. Co? Już do Azarat? O kuźwa, tu jest katedra. Nie no. A w ogóle aż 1 000 000 expo potrzebujemy na kolejny level. A bez kitu. Aktywujmy sobie... A chyba coś nie aktywujemy. Brr, jaki zimny. Chyba sam raz, nie mogę go aktywować. Krzesimir. Hej, co tam robisz? Chciałem skorzystać z portalu, czemu nie działa? Nie mam pojęcia, może ma to coś wspólnego z wiecznym ogniem. Z czym? Słoiki się urwałeś? Wieczny ogień. Dzięki niemu w ogóle to miasto funkcjonuje. To właśnie on zapewnia tutaj dostateczną temperaturę i umożliwia wzrost roślin leczniczych, gdzie też dzięki niemu portal właściwie działał. Zapewnie, to było. Czyli portal zamiast dlatego, że wieczny ogień niezbyt słabo się pali? Ależ ci przybysze bystrzy, wcale by na to nie wpadł. Właściwie to co cię to tak obchodzi, co? Tak po prostu, jestem podróżnikiem i szukam przygód. Poza tym chciałbym skorzystać z portalu. Rozumiem. Wiem też, kto może coś więcej o tym wiedzieć. Zamieniam się w słuch. A zaraz rządzi pewna grupa osób. Zwał się Mrodom Azarat. Ostatnie miasto obiegło wiadomość, że dwoje z nich gdzieś zaginęło i nie wie, gdzie mogło teraz być. Dodatkowo od dłuższego czasu nie pojawia się handlarka miksturami. Podejrzewam, że ten zamarznięty portal może mieć coś z tym wspólnego. Mówisz, że dwoje zaginęło? Jest ich więcej? Gdzie mam ich szukać? Owszem, jest jeszcze jeden mędrzec, Lucian, który przybywa z domu Rady w północno-zachodniej części miasta. Może go jednak nie zastać, bo czasami gdzieś wychodzi. Dzięki za informację, natychmiast wyruszam do domu Rady. A jeżeli uda ci się odblokować portal, to mnie o tym powiadom. Może w końcu uda mi się wydostać z tej dziury. Super, w Azarat jesteś. Akurat do... było łatwiej do Azarat niż się spodziewałem, ale przez to, że ominęliśmy tamte lokacje, ten las. Sieka, czy nagrasz teraz film? Tak. I to mamy opcjonala znowu. Można zobaczyć, czy są jakieś itemki. Ło, ktoś już ma kurtkę polaną plus 6. Niezły farciarz. Tutaj laska żniwiarza. To na pewno jak zalicytuję, to ktoś to potem przebije. Bo to jest stadio wysowiony. Pazuników plus 3.
Za 3 miliony. Jakby to był bonus taki czysty, to by warto było kupić, ale tak to... Sprawy Stefani. Zobaczmy tutaj. Za 2H, bo to już jest końcówka, myślę. Tutaj mamy Haganowe. Na 65. Dobra, ja coś jeszcze zobaczę, chociaż osłada pod wiecznym ogniem. Może rozejrzyjmy się. Berta. Niech pomyślę. Właściwie przydać mi się. Przydałby mi się w karczmie lód. Świetnie się nadaje do robienia jadalnych lodów oraz do osładzania przechowywanego mięsa w magazynie, ale nie wystarczy mi taki zwyczajny z jeziora czy kałuży. Lód w naszym regionie jest twardy jak głaz i nie da się nic z nim zrobić. Potrzebny mi będzie wyjątkowy, kruszony lód. Gdzie takiego szukać? Najzimniejsze miejsca grasują takie istoty jak lodowe golemy. Po śmierci rozpadają się na maleńkie drobinki lodu, które człowiek jest jeszcze w stanie unieść. Jeśli uda ci się mnie spotkać i stawić im czoła, przynieś pozostałość z walki do mnie. Odpowiednio cię wynagrodzę. Jasne, zapamiętam. I lodowe golemy to były te, z którymi walczyliśmy. One są dosyć mocne, ale musimy zdobyć z nich kawałki lodu kruszonego. I to nie jest do questa w sumie, to będzie taka wymiana chyba stała już. Zobaczymy, co potem za to dostaniemy, jak uzbieramy 10, ale to jeszcze nie mam. W ogóle. Ech, z tymi turystami to same problemy tylko. Wszystko im przeszkadza. A to, że orły latają, a to, że śnieg pada, a to woda za mokra, a teraz obzdurali sobie, że jakiegoś ducha słyszą. Zabarykadowali się wszyscy w zajeździe pod orłem i stwierdzili, że nie wyjdą, póki żaden duch sobie nie pójdzie. Wstrząsające. Krzesi Miro, to jest ten typek, który nas zaczepił, jak porta tykaliśmy. Tu jakaś para. Okropna obsługa. Kelnerka Wiktoria przespała się z moim mężem. Jedzenie przepyszne. Co? Obsługa świetna, jednak jedzenie pozostaje wiele do życzenia. No to ciekawie się tu działo. W ogóle Berta. Jakiś NPC się nazywał Berta na pewno. Jeżeli się nie mylę. Aż mi posiłki. Jecznica z orlich jaj. Przyspiesza leczenie ran. Pieczone mięso ze żbika. Jakie drogie w ogóle to żarcie. Posiłek będzie gotowy za 15 minut. Co? Czy to... Dziwne troszkę.
Tades, dziękuję za pozdrowienia. Co do złotego pyłu, to w tym momencie to nawet nie wiem, gdzie można ten pył zdobyć, ale... Azaladare, no. Ale ogółem ten pył na pewno będzie cenny. Chyba, że... Nie, nie tutaj, bo oni to dziwnie nazwali, że nowa usługa premium, to jakby to było niby, że za mefy. Też jest osobna ręka. Kaje się. Artykuły magiczne. Nie trzeba, szukasz, ale na pewno to tutaj znajdziesz. Raczej to są te same zdolności. Zakaz skorzystania ze strumienia. Ała, co jest nie tak z tą wodą? Janek. Ślepy jesteś? Ty nie możesz czytać. Nie wolno dotykać źródła uzdrawiającego. Spokojnie, coś ty taki agresywny. A co się właściwie stało z tym źródłem? Dlaczego woda mnie rani? Skąd mam wiedzieć? Nikt nie wie, co się dzieje w tym mieście. Pewnie ktoś zatruł wodę. Zresztą i tak nikogo to nie obchodzi. Trzeba się dowiedzieć, kto tę wodę zatruł. Dziwni ludzie tutaj mieszkają, ale ktoś musi coś na ten temat wiedzieć. Trzeba się dowiedzieć, kto tu rządzi. No wykłaścig, warto było to sprawdzić, chociaż trochę HP nam zabrało. Co za jaskinia? Tajne z źródła. Śnieżny lotos. Piękny kwiat dryfuje beztrosko na tafli wody. Pewnie będzie można je zbierać. To musimy przyjąć chyba quest jakiegoś najpierw na to. Gejzor. Gorące. To sprawdzimy. Ktoś tu może będzie, ale to pewnie na końcu. Grzybki. Ich nie można zbierać. Tych tutaj, bo rydze na przykład można. Nie, nie ma tu nikogo? Bo nie mamy jak zapaść tych kwiatków. To ja stąd wychodzę. Musimy zapewne kogoś się zapytać o to. Raz czy Serafin?
No to mi się zawsze Serafin. Wydawał silniejszy zawsze. W sensie ODMFO2. I tak było raczej. Serafin to ten silniejszy. Dom Ampse. No, niektóre może się Amps wydawać, to zależy. Jak kto woli. Nic tu nie ma, nikogo nie ma. A to przez to było, że najpierw mamy Rapsa, a potem Serafina dopiero, więc Raps jest słabszy od Serafina pierwszego. A załatw przejście. No nie przejdziemy. Zawsze tutaj musi tak być. Jak to, ale chwilka. O, akurat sobie poszedł. Zobaczmy coś. Weźmy sobie w rankingi. Poziom pokonania bossa. Serafin 2. Zobaczmy. No, to widzę, że... Tutaj pokonują Serafina 2 solo. Na 67 ktoś pokonał. Natomiast Raps 2. A, 50. Tylko że Kapitan Fargo był do pomocy, więc te walki się różnią, ale różnica była taka, że Serafin na pewno więcej by bił. Więc na 50 by się nie pokonało. Zaraz wrócę, coś sprawdzę. A, albo inaczej, to nie, nie, nie. To było na tyle w tym odcinku. Ja zapraszam potem na czwarty. No to jutro lub później zobaczymy jeszcze.